Siemano, siemano, witam serdecznie w kolejnym odcinku z Paleonowa i widzowie, przemyślałem sobie poprzedni odcinek, przemyślałem wszystko i doszedłem do wniosku, że nie może tak być, kurczę, to jest po prostu jakaś tragedia, w jakiej my się znaleźliśmy i słuchajcie, postanowiłem, że muszę pójść w tamto miejsce, gdzie jest ten grób Emilki, musimy go rozkopać, musimy sprawdzić, czy coś pod nim jest, może akurat coś tam się znajdzie, coś, co pomoże nam w jakimkolwiek stopniu, nie wiem, może to jest jakiś znak, którego ja po prostu nie zauważyłem, że powinniśmy tam pójść, może tak jest, nie wiem, więc musimy to dzisiaj sprawdzić, ale słuchajcie, patrzcie, jak to się wszystko rozwinęło. Ziemniaki są do zbioru już gotowe, więc ja sobie oczywiście szybko je zbiorę. Gotowe do zbioru, wszystko tak, żeby już, że tak powiem, śmigało idealnie. Jak widzicie, ma 26 poziom, ponieważ udało mi się również poprzepalać tych ziemniaków sporo, już mam ich tyle, więc jest naprawdę, no jest młyn, no i idzie to, powiem wam szczerze, wybitnie. I ziemniaki to, no nie bez powodu nazywam to, prawda, najlepszy, to jest złoto, złoto, słuchajcie, ziemniaki są cenniejsze niż złoto na tym Minecrafcie, więc jakby serio, ziemniaki ratują dupsko, nie można powiedzieć, że nie. Więc dobra, robimy sobie tutaj szybko to pole, zasiejemy, szybko otworzę sobie do skrzynki te ziemniaki, żeby one już tam sobie, że tak powiem, leżakowały. Jesteśmy przygotowani, jeśli chodzi o jedzenie perfekcyjnie i o to nie powinniśmy się martwić, ale powinniśmy się martwić o to, co się dzieje z Emilią i jak najbardziej martwię się, bo totalnie nie mam pojęcia, gdzie ona jest. Ja już tutaj naprawdę mega dobrze osiedliłem, nie mam za dużo cennych moich rzeczy, ale co nieco mam, więc weźmy sobie po prostu to złote jabłko i lecimy w takim razie od razu na ten... Na te groby tam na górę. Zobacz, musimy go przekopać, musimy go rozkopać. Może coś w środku będzie, co nam w jakikolwiek sposób pomoże. Nie możemy wychodzić z założenia, że tak nie jest. Ja na pewno jestem pewien, że Emilii nic nie ma. W sensie, że jakby, że ona dalej sobie gdzieś jest po prostu i no i po prostu potrzebuje pomocy. Moim zdaniem to ona jest uwięziona i po prostu musimy ją znaleźć. Więc jest szansa na to, że my w tym grobie zamiast ciała znajdziemy po prostu najzwyczajniej w świecie jakieś podpowiedzi, jakąś wskazówkę, gdzie iść, co robić i tak dalej, i tak dalej. Więc mam nadzieję, że uda nam się to zrobić. Dobra, słuchajcie, idziemy. Co to jest? Schował się! Ty, jakiś shulker box inny, nowy. Armadillo to się nazywa. No dobra, po polsku to jest pewnie jakiś mrówkojet albo pancernik, chyba coś takiego. Dobra, uwaga, mamy to. Mamy to, jesteśmy tu. Dobra, nawet nie będę przeciągał, po prostu rozkopmy to, nie? Rozkopmy to, zobaczmy, czy coś tutaj się kryje. Jest skrzynka. Okej, ale to jakieś takie podstawowe syfy. To nie, to nas nie interesuje, ale weźmy to, bo to nam się przyda na rozwój. No ale nie, no nie ma. Czekajcie, no jeszcze to sprawdzałem. A czekajcie, przekopmy. Okej, dobra, tu też są. Ale to też jest dalej syf. Kurczę, ej, no nie, no to czekajcie, dobra, pod każdym jest? Nie, 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 no dobra, nie, no pod każdym grobem coś jest. To jest niesamowite. Tu też będzie? Nie, dobra, tutaj nie, ale tutaj na pewno będzie. Coś tu musi być. A nie, dobra, tutaj nie ma. Tu też nie, tu pod tym nie ma. Pod tym też nie. Dobra, ale czekajcie, no to przekopmy to jeszcze bardziej. Może tu coś... jest jeszcze jedna skrzynka, dobra. To wygląda jak coś, co by nam mogło pomóc. Czekajcie, 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 czekajcie. Zróbmy tak, zabierzmy sobie tutaj, zamurujmy to. Tak z powrotem mniej więcej jakoś w miarę, jako tako. Dobra, zobaczmy, co tu to mamy. Mamy książkę jakąś. Minus 600 na minus 1150. Okej, mamy kordy. Dobra, czyli dobrze myślałem. Dobra, mamy jakąś wskazówkę, ale jeszcze mapa była. Okej. Nie wiem, co to jest, ale wygląda jak jakiś duży budynek. Okej, czyli całkiem możliwe, że to są kordy do tego dużego budynku. Jasny gwint, co my tu zaraz będę odkrył. Wiecie co? Ja jeszcze jedną rzecz chcę sprawdzić. Uwaga, idziemy tu. I zobaczmy ten grób, bo liczę na jakieś dobre itemy. Liczę na jakieś dobre itemy. Tu właśnie musiało coś być. Mending mamy. Ja! Jak dobrze, że ja tu zerknąłem. Jak dobrze, że ja tu zerknąłem. Dobra. Okej, czyli w każdym grobie są jakieś skrzynki tak naprawdę. I tam, dobra, ej, mamy taki loot teraz. Dobra, to jest, to dobrze, że tam zerknęliśmy. I dobrze, mamy w końcu wskazówkę jakoś. Może coś w końcu znajdziemy cennego. Więc dobra, lecimy z powrotem tam do tego mojego domku. Ja niestety nie mam żadnych diamentów w tym momencie, więc nie jestem w stanie tego mendingu dobrze wykorzystać. No mógłbym go ewentualnie na to wykorzystać w kowadle, ale w kowadle ja też nie mam żelaza, żeby kowadło w ogóle. Ja. Czyli trochę uses ten mending, bo trochę go nie wykorzystam. No dobra, no trudno. W każdym razie, dobra, słuchajcie, zróbmy tak. Odłóżmy sobie tutaj rzeczy. Wszystkie na razie, żeby mieć totalną czystość jakby w tym, co mamy zabrać. Na pewno musimy zabrać to i na pewno musimy zabrać książkę, którą odłożyłem. Czy to jest to? Nie, to nie jest ta książka. Jest jeszcze ta. Dobra, to będzie ta książka. Tak, to jest ta książka. To są dwie rzeczy, które musimy zabrać. Powiem więcej. Schowajmy je.
Jak ja to mam zrobić? Aha, wiem, to się chyba tak robi. Coś takiego? Jest zablokowany drugi ten. To zajmuje 60, ale dlaczego to nie mogę mieć? Co jest grane? Dobra. Wiesz to? To zajmuje jedną tą, a to zajmuje... Okej, czyli książki nie możemy w tu zmieścić. Ale bez sensu. Bez sensu jest to ten worek. Odkładam go, nie biorę go ze sobą. Plecaki są o wiele lepsze jak już. Dobra, bierzemy tak. Bierzemy ziemniaki, bierzemy chleb. Nie bierzemy tych arbuzów, bo one i tak mało dają. Weźmy sobie jabłka. Weźmy złote jabłko również. Czy chcemy tak, smite, weźmy, może nam się uda na coś to dać. Efficiency też nam może się na coś uda dać. Power raczej nam się nie uda dać na nic. Lava Vaxet? Nie wiem, co to robi za książka w ogóle, ale mamy ten mending. Zabierzmy te rzeczy, to się nam może przydać. Respiration nam się nie przyda, bierzemy żelazo, bo to się może przy... Czekajcie, która to jest mapa? Którą ja potrzebuję? Dobra, to jest ta, a to jest ta stara, dobra, czyli tą starą odkładamy. Tej starej nie potrzebujemy, na razie weźmy sobie wiadro na tą wyprawę i chyba tyle tak naprawdę, więc chyba nie potrzebuję rzeczy, tak mi się wydaje. Możemy zabrać tą książkę jeszcze ewentualnie na jakieś notatki, jakbyśmy chcieli coś zanotować. I tak to mi się... Ej, dobra, wiem co zrobię, czekajcie, czy jestem w stanie z tego zrobić patyki? Okej, tak, to się robi, dobra, świetnie, dobra, superancko. A, tylko nie zabrałem sobie tego, chcę zrobić sobie łuk. Czy my mamy jakieś strzały? Nie mamy żadnych strzał, ale łuk weźmiemy, bo może nam się przydać. Może nadarzy się okazja. Dobra, słuchajcie. Tyle, mam wszystko, co potrzebuję. Weźmy sobie jeszcze jeden stak ziemniaków. No dobra, weźmy, bo Emily będę musiał dać pewnie, jak ją spotkamy. Jeżeli już ją spotkamy, no to będę miał dla niej żarcie. No lepiej mieć więcej niż mniej. Dobra, słuchajcie, wyruszam. Aha, czekajcie, bo ja muszę sprawdzić w ogóle, w którą stronę. Ja tak, kurczę, wyruszyłem w losową stronę. 600, czekajcie, to musi być, na jakie kordy to miało być? Minus 600, czyli dobrze, my jesteśmy na minus 600, czyli musiałbym iść w tamtą stronę, trochę tam. I drugie to jest minus 1150, teraz tak, tu... O! Opie, spokojnie. Dobra, czyli musimy iść w tą stronę, tak? Bo to rośnie i to maleje, okej? Okay. Okej, czyli dobrze, czyli musimy iść w tą stronę, czyli tam. No dobra, no kurczę, mogę się przespać. Ajajajaj, dobra, już trudno. Lecimy, nie ma czasu. Mam sporo jedzenia, więc uda mi się uciec od tych zwierząt, boże, od tych mobów. I lecimy w tą stronę, więc dobra. O, mamy wodę, no to jeszcze lepiej, bo elegancko, szybko nam się uda zwiać. I dobra, płyniemy. A więc tak, uwaga, jakie to są kordy? My już przeburzyliśmy, musimy troszkę zawrócić, to musi być w tamtą stronę, ale dobrze, płyniemy w tą. Dobra, tu mamy jakiś most. Nie wiem, co to jest totalnie, ale dobra, nie wziąłem sobie pochodni, co? No dobra, trudno, nie mamy pochodni. Tak to jest zawsze, ja wyjdę na tą wyprawę i na bank muszę coś zostawić, czegoś nie zabrać, no po prostu to jest pewne. Pewne to jest, dobra, i minus 1000, minus 600, czyli musimy w tą stronę teraz odbić trochę. I na minus 1000, ile tam było? 1150, okej, czyli dobrze, czyli już tak naprawdę niedaleko nam zostało, powinniśmy za niedługo być na miejscu, tak mi się wydaje. No niestety nie mamy tych, kurcze, pochodni, mam nadzieję, że uda się jakieś zdobyć po drodze. Dobra, mamy 600, okej, czyli musimy iść w tamtą stronę. Dobra, czekajcie, idźmy, tu, jak pójdziemy iść piechotą, to jest większa szansa na to, że zdobędziemy jakieś pochodnie. Czy to są ryby? Nie, to jest te... jak to się nazywa? Te takie morskie muszle. Muszelki to są, dobra, nieważne. Idźmy dalej. Okej, okay, mamy jakąś lampę, bierzemy ją, bo to jest moje jedyne źródło światła, jedyne źródło światła, jakie ja mogę w tym momencie mieć, czyli iść po prostu z lampą w ręce, po prostu to jest jedyny sposób, dobra, ale on jest dobry i trzeba tak zrobić, dobra, a więc idziemy, i teraz tak, czekajcie, czy nam daleko zostało, no nie wiem, dobra, idziemy tutaj, o, nie strzelaj do mnie, ała, no i trafiłeś do mnie, zostaw ciebie, ja niestety, o nie, wiecie czego ja nie zrobiłem, ale mam żelazo, dobra, okej, zbieramy jakieś drzewo. Pyk, poszło. Mamy drzewo, dobra, git. Zbierzmy kolejne, ponieważ tak, ja już o tym myślałem wcześniej, że powinienem sobie zrobić tarczę. Że tarcza byłaby mi bardzo potrzebna, a ja tej tarczy nie zrobiłem sobie ani razu, więc weźmy sobie ją, zróbmy teraz, bo gdybyśmy ją mieli, tą tarczę, na tej walce z tym, jaką miał, z tym, nie wiem, czy to był... Jak się robi tarczę? Co się wyprawia? No co jest? Czy zrobiłem dobrze? Ej, dobra, zepsuło się coś. Nie jestem w stanie zrobić tarczy.
Co to jest? Z czego ja to muszę zrobić? Nie, chcę zwykłą tarczę. Redwood Planks. A co tu się wyprawia? Nie no, mogę też zrobić w ten sposób. Ej, dobra. Dobra, zrobienie tarczy jest teraz o wiele bardziej skomplikowane. Co to jest za dziwny świat w ogóle? Dobra, czekajcie, gdzie my mamy iść? Tysiąc... Ej, 1105... Dobra, 100 jeszcze. I troszkę odbiliśmy, musimy wejść na tą górę. O nie, o nie, nie, nie. Najgorzej, że pod taką górę trzeba wyłazić. No dobra. Trudno. Ty, no nie wyjdę tutaj. Czekajcie, woda, 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 woda. Woda może nam się przydać, więc weźmy tą wodę, tym bardziej do wychodzenia. Dobrze, wiadro chociaż zabrałem. Więc polećmy tu. No tutaj... Ojej, dobra, to mi zajmie wieki. Dobra, jesteśmy, jesteśmy, jesteśmy. Co tu robią netherowe drzewa? Co tu się wyprawia w ogóle? Co to jest? Czekajcie, my jesteśmy na miejscu? To jest to? Minus 600? Ej, dobra, to może być to. Czekajcie, bo ja wpadłem w jakiś dołek. To może być to. Czekajcie, ta mapa. To jest to! Okej. Okej, okej, okej. My jesteśmy w dobra, jesteśmy w dobrym miejscu. Jesteśmy w dobrym miejscu. I teraz tak, musimy się dostać do tego chyba. Chyba mamy to zwiedzić. Dobra, wchodzimy do środka. To jest jak forteca w netherze, tylko że ona nie jest w netherze. Ale dziwnie. Ale dziwnie, dziwnie, dziwnie. Bardzo dziwnie, dobra. Wyjdźmy tu. Jesteśmy w środku. O! O! Jak się straszyłem! Nie, 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 bo biją mnie coś. Coś mnie goni. Coś mnie goni. O, nie, 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 dobra, to będzie straszne. To będzie straszne. Dobra, odkładamy te rzeczy, bo nie potrzebujemy tej mapy już. Dobra, tu, wyjdźmy na górę. Okej. Okay. Dobra, tutaj jesteśmy bezpieczni, tutaj nic nie ma, to są brodawki po prostu. To wszystko, to są ukryte jakby te. To są jakieś stwory w ogóle, które biją się. Dobra, dostajesz ciosa, ile ty masz życia? A dobra, niewiele, dobra, jesteś łatwy do pobicia. Dobra, czyli git na razie, ale dobra, nie mam tarczy, a to jest bardzo duży minus, nie? To jest bardzo duży minus, dobra, wyjdźmy tutaj na górę, zobaczmy co tutaj się kryje. Dobra, wyjdźmy, no wyżej, 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 pyk, dobra. Okej, mamy jakąś skrzynkę, nie ma tu żadnych mobów. A co my to mamy? Co my to mamy? Zakładaj to od razu. Dobra, czuję się teraz o wiele pewniejszy siebie. Dobra, o, tu jest kolejna skrzynka. Jo, 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 co my znajdujemy? Jo, kolejne diaksy. Mamy ile? 25 diamentów. Robimy patyki. Robimy patyki, pyk. Robimy diamentowy kilof. Robimy pyk. Robimy diamentową siekierę. Mi jest stać na takie rzeczy teraz. Dobra, git. Ja nie mogę, jak dobrze, że my to znaleźliśmy. Tylko pytanie, czy to nie jest jakaś pułapka. Czy to nie jest tak, że ja to mam zabrać, a zaraz będę żałować tego, że to zabrałem. O, tu też jest. Dobra, tu mamy żelazo, weźmy żelazo i mamy jakieś... Invisibility! Dobra, mamy niewidzialność, ale nie wiem totalnie, o co tutaj chodzi. Nie wiem totalnie, po co my tutaj przyszliśmy. I nie wiem totalnie, co jest celem tego, żebyśmy tutaj, prawda, byli. Mamy kolejne to. Unbreaking 3 bierzemy, oczywiście, że bierzemy. Dobra, robimy tak. Okej, okay, teraz tak, żeby nie zejść na dół, żeby te stwory się nie obudziły tylko. Dobra, wyjdźmy tu wyżej. O nie, 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 lampę musimy zabrać ze sobą. Wiem, że się dzień robi, ale to jest bardzo ważna lampa dla mnie. Dobra, mamy name taga. Nie wiem, co to jest za potka. To jest na siłę, dobra. Weźmy sobie na tą siłę. A to spor. Nie wiem, co to znaczy spore, ale dobra, może to się nam przyda potem jakoś. Nie wiem, nie wiem. Ej, dobra, to jest kolejny jakiś taki... Dobra, to jest to dopiero początek jakiegoś tego wszystkiego. Dobra, wyjdźmy tu na górę. Zobaczmy, co tutaj się kryje. Okej. Okay. Jakoś jest zbyt spokojnie. Zbyt spokojnie jest. Nie wiem, rozumiem, dlaczego jest tak spokojnie. A dobra, wejdźmy tutaj. Okej, to jest jakiś spawner, rozwalmy go. Dobra, git. Dobra, co to jest? Co to jest? To są jakieś dziwne... O, to jest skrzynka. Wiecie, jak my tu możemy... A to mi coś zrobi? Nie, chyba nie. Chociaż, kurczę, wygląda to podejrzanie. O, jest skrzynka kolejna. Diamentowa zbroja dla konia, ale my nie mamy konia trochę, więc trochę bez sensu, to nie biorę tego. Dobra, przejdźmy tędy. Ej, tu jest zbyt spokojnie. Rozwalamy to, te netherowe szkielety. Nie respią się, tutaj mają jakiś problem z respieniem się. Albo ja mam jakiś, jakiegoś farta, jakiegoś wielkiego. Dobra, weźmy tak. Weźmy te potę na odporność na ogień. Dobra, kolejne rozwalamy szybko. To są jakieś dziwne widery, one mają jakieś różdżki. Dobrze, dobrze, że my to rozwalamy. Jak się coś by zrespiło, to by był koniec. O, znowu ta sama skrzynka. My chyba musimy iść na środek, tak mi się wydaje, wiecie?
Tak mi się wydaje, że musimy iść na środek. Dobra, tu się nic nam nie zrespiło, ale trzeba iść na środek, tak mi się wydaje. Tu też jest ten. Dobra, nie wiem, czy ja mogę to dotknąć. Dobra, słuchajcie, wchodzę w to. Nie wiem, co się mi wydarzy, ale... Okej, to mnie tak przesuwa dziwnie. Ale dobra, czy ja jestem... Dobra, mogłem na tym przeskoczyć. Git, mamy kolejną książkę. Znowu Mending. Bierzemy to. Flame. Bierzemy to. To nie, to akurat średnie. Dobra, czekajcie, musimy stąd wyjść jakoś. Dobra, rozwalmy to. Dobra, tu. Git. Nie wiem totalnie, o co tu chodzi. Jest tutaj zbyt spokojnie. Zbyt spokojnie, nie ma tu... Oła, dobra, nie ma tutaj nic tak naprawdę... Okej, jest jakiś ziomuś. Jest jakiś ziomuś, który nie wygląda zbyt przyjaźnie. Dobra, czekajcie, bo ja spadłem stamtąd. A ja tam mam wrażenie, że ja nie wszystko zwiedziłem jeszcze. Wejdźmy tu, jeszcze wyżej. Dobra. Okej, tu jest jakieś wejście. Okej, tu mamy kolejną skrzynkę. Jest książka jakaś, dobra, czekajcie, sprawdźmy to. Szukaj pod wiedźmą? Okej. Czekajcie, musimy to za coś zabrać. A weźmy sobie, zróbmy tak. Pyk, to w drugą rękę. Szukaj pod wiedźmą. Okej, dobra, tu jest kolejna skrzynka, ale my chyba przy niej byliśmy. Dobra, przejdźmy. Ła! Co się dzieje? Co mnie tak uderzyło? Dobra, tu byliśmy. Szukaj pod wiedźmą, dobra, czyli tutaj coś... Ła! O kurcze. Dobra, czyli to jednak jest niebezpieczne, bierzemy to. Co mnie bije? Zostaw mnie! Dobra, zaczynają się jakieś cyrki. Dlaczego mnie tu coś smaży? O co chodzi? Jestem... jakiś efekt palenia mi się robi. Tu jest jakaś wiedźma! Okej, szukaj pod wiedźmą. Dobra, jest skrzynka jakaś. O kurcze. Jakiś róg? Dobra, weźmy to. Czekajcie, ale mega dziwne. Jakiś róg jest. Mam w niego zawieć? Okej, ten róg mi pokazuje, gdzie są przeciwnicy. Okej, jest tam. Tu się pali jakiś ziomuś. Ej, dobra, nie, wiecie co? Wracamy z powrotem. Ten róg jest do czegoś słyszy. Mamy to. Nie strzelaj do mnie. Dobra, nie ma tu w pobliżu nikogo innego. Dobra, leżysz. Dobra, wywalamy to. Wywalamy te narzędzia, też nam nie są potrzebne. O, nie, zostaw mnie. Skąd ty się tu wziąłeś? Chodź tu. Dobra, git. Bierzemy to i mamy, kurczę, do strzelania też jeszcze. Dobra, git. Słuchajcie, ja wracam z powrotem do mojego obozowiska, bo to, co my tutaj znaleźliśmy, to jest głowa mała. Tylko czekajcie, co tu się wyprawia? Czekajcie, że chciałem tą lampę jakoś zabrać. Jak ja mam za co tą lampę zabrać? Ja nie mogę, ale ja mam dużo rzeczy w ekwipunku. Dobra, wywalmy to jabłko jedno. Dobra, okej, wracamy z powrotem, uciekam stąd, mamy jakiś róg, nie wiem, chyba chodzi o to, przyszedłem w to miejsce, bo tutaj mnie przekierowała mapa, którą znalazłem pod grobem Milki. Pokierowało mnie to do tego miejsca, gdzie znalazłem książkę, w której było napisane, że mam szukać pod wiedźmą. Pod wiedźmą zerknąłem, bo to było faktycznie posąg wiedźmy. I chyba o to musiało chodzić, no bo szczerze to nie wiem o co. I znalazłem tam róg. Ten róg musi coś robić, to jest jakiś bardzo ważny róg na 100%. Więc teraz trzeba się po prostu dowiedzieć, co tak naprawdę ten róg robi.